Cześć, witam Cię w kolejnej części, części numer 3 podsumowania roku 2019 związanego z rynkiem kryptowalut, na którym tutaj skupiam się głównie na faktach, co również przekazuję obrazek tytułowy. W tej części, będącą już trzecią częścią, skupię się na kilku kwestiach związanych z ekonomią wśród analizowanych projektów. Oczywiście, jeśli nie widziałeś dwóch poprzednich części, to również zapraszam do obejrzenia. A tymczasem przejdźmy do konkretnych informacji związanych z ekonomią konkretnych projektów i z tym, jak to się zmieniało w ubiegłym 2019 roku. Tutaj będziemy brać pod uwagę również kilka wskaźników i pierwszym z nich jest chociażby liczba transakcji. Tutaj pozytywny aspekt, ponieważ w większości projektów branych tutaj pod uwagę jest ich 18. Liczba transakcji w 2019 roku rosła. Najwięcej, bo aż o 59 300% wzrosła liczba transakcji, oczywiście dla Tethera bazującego na Ethereum. Kolejny projekt to tutaj będzie BSV, czyli Bitcoin Satoshi Vision, gdzie wartość ta wzrosła prawie o 21 000%, z czego tutaj należy pamiętać i to jeszcze może wyjaśnię, bo wspominałem o tym w jednym z poprzednich odcinków tego podsumowania. Według danych właśnie prezentowanych przez serwis Substack Coinmetrics, 74% tych transakcji to tak zwane transakcje typu OP Return, tutaj nie wdając się za bardzo w technikalia. Jednym zdaniem wyjaśnienia powiem, że tego typu transakcje służą do zapisywania danych, a nie do przenoszenia środków pomiędzy konkretnymi adresami, konkretnymi portfelami. Następnie liczba transferów, czyli trochę bardziej oddająca, że tak powiem, aktualny stan konkretnej sieci wartość. I tutaj transfer to rodzaj transakcji zawierający wymianę środków na danym blockchainie. Czyli transakcja to mogą być operacje właśnie również realizowane przez smart kontrakty i operacje, czyli transakcje zapisujące dane na blockchainie, natomiast transfer jest to tylko i wyłącznie wymiana środków pomiędzy adresami na danym blockchainie. I prosto mówiąc, transferem jest więc każda transakcja, gdzie dany coin jest przenoszony pomiędzy adresami. Oczywiście, jeśli są jakieś pytania, to proszę o umieszczenie ich w komentarzach w tym zakresie. W przypadku Ethereum jest tutaj zliczany jedynie transfer natywnego tokenu, czyli ETH, a nie tokenów bazujących na protokole Ethereum, czyli tokenów zgodnych ze standardem ERC20. Dodatkowo tutaj należy również zauważyć, że BTC i ETH zdecydowanie przeważają nad pozostałymi projektami z roczną średnią liczbą dziennych transakcji. Ciekawym przykładem i przypadkiem, co tutaj widać na wykresie, jest ponownie Tezos, którego wykres się wyróżnia grubością wśród pozostałych, a jest to oczywiście spowodowane regularnymi wypłatami ze stakingu w tym projekcie. Kolejna kwestia to wartość transferu, czyli suma dziennych transferów zrealizowanych na danym blockchainie. W przypadku Ethereum jest to zliczany transfer ETH, a nie tokenów ERC20. Oczywiście w wyliczeniach tych zostały również pominięte dla dokładności te właśnie tokeny. Wartości te pomijają również resztę wynikającą z transferu transakcji typu UTXO, tak jak na przykład ma to miejsce dla BTC. Oczywiście, jeśli słuchaczu nie wiesz, o co chodzi z UTXO, to zapraszam Cię do filmu na moim kanale, gdzie właśnie omawiam różnice w tego typu projektach i myślę, że dosyć jasno tłumaczę, jak należy to rozumieć i czym różnią się protokoły chociażby BTC i Ethereum. Także tutaj link do tego filmu również zamieszczę w komentarzu.
Dodatkowo ostatnią tutaj wartością godną uwagi przy analizowaniu projektów jest właśnie mediana, czyli wartość środkowa opłaty transakcyjnej, czyli wartość środkowa, mediana jest to wielkość matematyczna, gdzie połowa jest mniejsza, połowa wielkości jest większa od tej właśnie mediany. I jedynie BTC i Ethereum mają tutaj wymierną wartość, czyli dającą się w miarę jasno określić. W pozostałych sieciach wartość ta była poniżej 1 centa, dlatego tutaj te wartości są głównie przedstawiane jako zera. I można to rozumieć w ten sposób, że opłaty transakcyjne w tych sieciach są po prostu na tyle niskie i może to wynikać z tego, że jest małe zapotrzebowanie na wykonanie transakcji w tych sieciach w stosunku do tego, jakie ta sieć ma możliwości. Mówiąc to jeszcze prościej, sieci te mają duże możliwości, jednak są w małym stopniu wykorzystywane, dlatego mediana w tych sieciach po prostu jest niska niż, jest niższa niż chociażby 1 cent i stąd te takie dosyć nietypowe wartości przedstawione tutaj na wykresie. Także to wszystko, jeśli chodzi o tę część związaną właśnie z ekonomią. Podsumowując projekty kryptowalutowe roku 2019, zapraszam do kolejnej, ostatniej, czwartej części. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję. Cześć.